Cześć, witam ponownie. Jak skroić prosto firankę, już wiecie. I jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, a jeśli nie oglądaliście, zapraszam do obejrzenia. Dzisiaj pokażę Wam, jak oprzeć boki firany. Mam firankę ze wzorem na dole i na co zwrócić uwagę. Tak wygląda dół mojej firany, więc przy krojeniu musiałam wziąć pod uwagę te oto wzory. Krojąc firanę, pamiętajcie, żeby z jednej i z drugiej strony wzór był równy. Czyli, żeby nie było z jednej strony na przykład więcej, a z drugiej zabrany jeden cały wzór. Musi być równy. Zaczynam od dołu jedną stronę i drugą od góry. Zaczynam od strony z haftem. Podwijam centymetr i drugi centymetr. Co kawałek podkładam. Możecie pracować z miarą lub najpierw zaprasować sobie boki. I co kawałek składam na podwójnie, centymetr i centymetr, podkładam, delikatnie ciągnę w tą stronę i szyję. Bardzo ważną rzeczą jest, aby boki były skrojone równo. Wtedy nie będziecie miały problemu z ułożeniem tkaniny, nie będą Wam się robić skosy i wszystko ładnie będzie się prosto układało. Przy firanach troszeczkę poluźniona nitka na pewno nie zaszkodzi, ponieważ firany są to tkaniny delikatne. Równomiernie rozkładajcie tkaniny, nie przeciągajcie z jednej, z drugiej strony. Zbliżam się do końca i jedna strona gotowa. Notujemy, obcinamy niteczki. I obszywam drugą stronę od góry. Boki z jednej i z drugiej strony powinny być w tej samej odległości, czyli 1 na 1 lub 2 na 2, jak kto woli, tak? Naciągacie z tej strony, naciągacie z tej strony, żeby były równo naciągnięte.
i pomału zbliżam się do dołu, do końca. Mocuję i boki obszyte. Luźna nitka, zapamiętajcie, i jak najdłuższy ścieg. Wtedy firanka w szyciu nie powinna Wam się pomarszczyć. I to tyle, jeśli chodzi o obszywanie boków. Jak wszyję taśmę i jaką taśmę, pokażę Wam w kolejnym odcinku. Zapraszam serdecznie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.